Cześć ciekawcy! Jeśli jest coś, czego wszyscy nauczyliśmy się w ciągu ostatnich kilku lat, to to, że ludzie uwielbiają dobry dramat epoki poprzedzającej nasze czasy. Niezależnie od tego, czy jest to program telewizyjny czy film, produkcje te często odnoszą duże sukcesy, zwłaszcza jeśli są oparte na świetnie sprzedających się książkach, bądź jeszcze bardziej na życiu. Doskonałym tego przykładem jest niezwykle popularna seria The Crown, opowiadająca wydarzenia brytyjskiej rodziny królewskiej. Nie zapominajmy też o kultowych, klasycznych filmach, takich jak Duma i Uprzedzenie. Po prostu w tych klimatach i dobrej historii miłosnej jest coś, co przyciąga widzów. Nie inaczej jest z nowym hitem Netflixa, Bridgertonowie, który bije rekordy popularności na całym świecie. A jeden aktor z pewnością przykuł uwagę ludzi. Regé Jean Page jest ostatnio na ustach wszystkich. Ale kim właściwie jest ten aktor? W jakich innych produkcjach się jeszcze pojawił? Czy na planie serialu faktycznie rozkwit gorący romans? I ile jest prawdy w tym, że ma wcielić się w kolejnego Bonda? Zostańcie z nami do końca, aby znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania, ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. Serial Bridgertonowie opowiada o intrygach arystokratycznych rodzin z XIX-wiecznej Anglii i skupia się na miłosnych oraz życiowych perypetiach ósemki rodzeństwa z potężnej rodziny Bridgertonów. Od dnia premiery, która miała miejsce końcem grudnia 2020 roku, zyskuje coraz większe grono fanów. Szczególną uwagę przykuła postać Simona Bassetta, który zakochuje się w pięknej Daphne Bridgerton, granej przez Phoebe Dynevor. Kim jest aktor odgrywający rolę przystojnego księcia Hastings? Regé Jean Page urodził się w Londynie w 1990 roku. Jego dokładna data urodzenia na ten moment nie jest jeszcze znana. I właściwie tutaj musimy zaznaczyć, że niewiele wiadomo o tej wschodzącej gwieździe, ale powiemy wam o wszystkim, czego udało nam się dowiedzieć. Choć przyszedł na świat w Anglii, dzieciństwo spędził z rodziną w Zimbabwe, państwie położonym w południowej Afryce. W jednym z wywiadów wyznał, że jego ambicja do zostania aktorem była dość banalna. Ujawnił, że jako dziecko, oprócz tego, że po prostu lubił bawić się swoimi zabawkami, zawsze satysfakcją przynosiło mu opowiadanie różnych historii, w które się wczuwał. W wieku 14 lat wrócił do Wielkiej Brytanii i dołączył do National Youth Theatre, a po dwóch latach zapisał się na Uniwersytet Drama Center w Londynie. Przeszedł przesłuchanie i został przyjęty. Ukończył studia w 2013 roku, po czym rozpoczął karierę aktorską. Młody aktor zaczął od kilku sztuk, m.in. komedii autorstwa Williama Szekspira, Kupiec Wenecki, wystawianej w Shakespeare's Globe Theatre i kilku brytyjskich programów telewizyjnych, takich jak Szkoła na Waterloo Road i Fresh Meat. Zabawny fakt dla fanów Harry'ego Pottera. Page pojawił się epizodycznie w pierwszej części Harry'ego Pottera i Insygnia Śmierci jako gość na ślubie Billa Wesleya i Fleur Delacour. Potem zdecydował się spróbować szczęścia w Ameryce, ponieważ w jednym z wywiadów ujawnił, że dorastając w Zimbabwe zawsze postrzegał Londyn, Nowy Jork i Los Angeles jako miejsca, które dają największe możliwości, aby zostać aktorem. Po jakimś czasie okazało się, że wyjazd za ocean okazał się dla niego właściwą decyzją. Rok 2018 przyniósł większe role. Regé Jean dołączył pod skrzydła firmy produkcyjnej Shondaland. I właścicielem jest producentka Shonda Rhimes, odpowiedzialna za takie seriale jak Chirurdzy czy Skandal. Innym programem, którego była producentem wykonawczym, był dramat For the People, rozgrywający się w nowojorskich sądach, w którym Page wcielił się w postać Leonarda Knoxa. Współpraca z Shondaland pomogła mu również dostać rolę w Bridgertonowie, ale o tym powiemy za chwilę. Serial o świeżo zaprzysiężonych prawnikach mierzących się z głośnymi sprawami, trudnymi przeciwnikami, a także swoim życiem osobistym trwał dwa sezony, zanim został odwołany przez stację ABC, w której był emitowany. Jednak to wystarczyło, aby młody aktor został zauważony na większą skalę. Kolejną dużą produkcją, w której Regé Jean wystąpił w 2018 roku, był postapokaliptyczny film przygodowy Zabójcze maszyny, oparty na powieści Philippa Riva pod tym samym tytułem. Zagrał tam kapitana Korę u boku takich gwiazd jak Harry Hilmar, Hugo Weaving i Robert Sheehan. Jednak bez cienia wątpliwości najgłośniejszą rolą w jego dotychczasowej karierze jest Simon Bassett w hicie Netflixa Bridgertonowie. Serial został wyprodukowany przez wspomnianą już firmę produkcyjną Shondaland. A mówiąc o pracy z tymi samymi znanymi twarzami, 30-letni aktor powiedział, że czuje się jakby wracał do domu. I teraz ostrzegamy, jeśli jeszcze nie oglądaliście serialu, będą spoilery. Fabuła inspirowana jest bestsellerowymi powieściami autorki Julie Quinn, których akcja rozgrywa się w czasach brytyjskiej regencji. Produkcja ujawnia pełne blasku, bogactwa, bólu, radości, a także często samotności, życia członków londyńskich wyższych sfer. Serial podąża za Daphne Bridgerton, najstarszą córką potężnego rodu Bridgertonów. W rolę Daphne wciela się Phoebe Dynevor, a jej przyszłego męża gra główny bohater naszego dzisiejszego odcinka. I podczas gdy miłość zrodziła się między granymi przez aktorów postaciami, fani serialu szybko zwrócili uwagę na to, jak wiele namacalnej wręcz chemii dzieli na ekranie Phoebe i Regé Jeana. Jak nie trudno się domyślić, szybko pojawiły się plotki, że uczucia w serialu ukazane zostały tak prawdziwe, ponieważ oboje byli rzeczywiście romantycznie zaangażowani. Jeśli oglądaliście serial, to na pewno wiecie, o czym mówimy. Dla niektórych widzów nie były to tylko spekulacje, ale przekonanie, że tych dwoje naprawdę łączy coś wielkiego, bo takiego magnetyzmu nie da się przecież zagrać. Ale jak się okazuje, najwidoczniej się da. Podczas wywiadu z Access Hollywood Page dał jasno do zrozumienia, że darzy Phoebe koleżeńską sympatię
sympatią, jednak namiętność, pożądanie i płomienny romans miały miejsce tylko na planie serialu. Cytujemy: myślę, że wszystko, co musicie wiedzieć, jest na ekranie, powiedział aktor. Sukces, jaki odniósł ten brytyjski aktor od czasu premiery Netflixowego serialu, nie tylko przyniósł mu międzynarodową sławę. Jest coś znacznie więcej. Regé Jean stał się głównym pretendentem do roli Jamesa Bonda. I tak, wiemy, możecie powiedzieć, że w ten sposób mówiło się o wielu aktorach. Cóż, 30-letni Page w niedawno udzielonym wywiadzie wyjaśnił, dlaczego tak jest. Występując w programie Tonight Show prowadzący Jimmy Fallon, zapytał wschodzącą gwiazdę kina, dlaczego internauci wszystkie wpisy w sieci okrzyknęły go swoim ulubieńcem do odegrania roli agenta 007. Regé Jean odpowiedział, że internet myśli o wielu rzeczach, a ta jest jedną z przyjemniejszych. Następnie z dystansem zauważył, cytujemy: jeśli jesteś Brytyjczykiem i robisz coś, co staje się popularne, ludzie zaczynają w końcu mówić o słowie na B. Aktor docenił intencje fanów, ale nazwał je jak na razie odznaką, którą przed nim otrzymało już wielu innych aktorów. Dodał, że jest bardzo szczęśliwy, że zdobył taką etykietkę i że znalazł się wśród takich wspaniałych osób, ale w dalszym ciągu to tylko oznaka. A jeśli spojrzycie wstecz, w jego słowach jest trochę prawdy. Spora liczba brytyjskich znanych twarzy była przez widzów rozpatrywana do roli Bonda, tak chociażby jak Tom Hiddleston, Henry Cavill czy Idris Elba, o którym długo mówiło się, że jest pewnym faworytem. No właśnie, a mówiąc o Elbie czy też o Page'u, wydaje się, że w ostatnim czasie o wiele więcej mówi się i podejmuje działań polegających na obsadzaniu aktorów z kolorową barwą skóry w rolach, które wcześniej na pewno zostali obsadzeni biali aktorzy. Serial Bridgertonowie jest tego najlepszym przykładem, bowiem główne role, takie jak Książę Hastings, Lady Dunbary i Królowa, odgrywają osoby kolorowe. Kiedy po raz pierwszy ogłoszono wybór aktorów, jak możecie sobie wyobrazić, sporo osób w tej kwestii miało dość nietypowe komentarze. Jak tylko wybór castingowy został po raz pierwszy potwierdzony, Instagram Julie Quinn został zalany skargami, z których większość odnosiła się do tego, że jest historycznie niedokładne. Jak twierdzono, aktorzy odgrywający postacie z Londynu z czasów regencji powinny być białe. Ale warto pamiętać, że kiedy ogłoszono wybór aktorki do filmowej wersji Mała Syrenka, również nie brakowało skarg. W tym miejscu warto wspomnieć, że niektórzy ludzie nie zdają sobie sprawy, że produkcja Bridgertonowie jest dziełem fikcyjnym, a nie dokumentem, co oznacza, że nie musisz sztywno trzymać się dokładności historycznej. Podobny problem mieli widzowie mocno interesujący się realiami brytyjskiej rodziny królewskiej. Zarzucano bowiem, że serial The Crown dramatyzuje życie osobiste członków monarchii i że nie wszystko dokładnie odwzorowuje. Po raz kolejny zapominając, że produkcja jest luźno oparta na prawdziwych wydarzeniach, a wiele z tego, co widzimy i słyszymy, w tym na przykład dialogi, są w dużej mierze wizją twórców. Wydaje się, że pomimo początkowych protestów przeciwko doboru aktorów, nowy hit Netflixa odniósł wielki sukces. Oglądalność od czasu premiery była ogromna. Na początku stycznia platforma streamingowa przewidywała, że serial obejrzy 63 miliony gospodarstw domowych w ciągu pierwszych 28 dni. Jeśli się tak stanie, będzie to piąty co do popularności oryginalny serial Netflixa. Za sukces można uznać również fakt, że nie minął jeszcze miesiąc, a fani już proszą o drugi sezon. Co sprawia, że serial jest tak lubiany? Jednym z powodów może być wspomniana wyżej różnorodność obsady, która jest obrazem z tamtej epoki bardzo rzadkim. Ten fakt mógł być siłą napędową dla tych, którzy z ciekawości zdecydowali się obejrzeć produkcję. Fabuła oczywiście odgrywa istotną rolę, bo kto nie lubi dobrej historii miłosnej? Opowieść ma klimat plotkary osadzonej w epoce regencji. Wszystkie najnowsze skandale zostały napisane przez tajemniczą Lady Whistledown, mówiącą głosem Julie Andrews, która otrzymuje najnowsze plotki, wiadomości jeszcze przed samą królową. Chociaż w przeciwieństwie do przebojowej serii dla młodzieży, w której długo nie zdradzano tożsamości tajemniczej plotkary, w serialu Netflixa dowiadujemy się, kto za tym wszystkim stoi pod koniec sezonu. To sprawia, że fani pytają, czy jest coś, co twórcy mogliby pokazać w kolejnej części, by dać widzom coś do odkrycia. Dobre wieści są takie, że jest nadal wiele tematów, które mogą wprowadzić do fabuły. Seria książek, na których oparta jest historia, składa się łącznie z 8 części, a sezon pierwszy był oparty na pierwszej zatytułowanej The Duke and I. A to oznacza sporo treści materiałów dla producentów serialu. Biorąc pod uwagę, jak popularna stała się ta produkcja, można bezpiecznie założyć, że kolejny sezon będzie bardzo prawdopodobny. Co więcej, Radio Times informowało, że produkcja drugiego sezonu miała rozpocząć się w zeszłym tygodniu, ale na razie nic nie zostało potwierdzone. Regé Jean sam w jednym z wywiadów wspomniał, że jego i Phoebe bohaterowie pobrali się w młodym wieku i, cytujemy, wciąż mają dużo do zrobienia. No ale powiedzcie ciekawcy, czy obejrzeliście już ten nowy serial Netflixa? Co myślicie o wyborze aktorów? Czy widzicie w tym problem? Czy was też urzekła chemia między bohaterami granymi przez Regé Jeana i Phoebe? Czekacie na kolejny sezon? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o subie naszego kanału, bo ciekawe filmy publikujemy dla was każdego dnia. Zatem do jutra, cześć!